Przejdźmy na początek tego wspaniałego odcinka, w którym przekonamy się, który z nas jest najszybszy. A wiecie, co jest jeszcze potrzebne? Bo w ogóle będziemy grali na PS5 i potrzebne jest szybkie ładowanie padów, bo musimy je doładować, zanim zaczniemy naszą turbo rozgrywkę, bo dziś będziemy grali w coś, co każdy z was może kojarzyć z dzieciństwa, czyli... Hot Wheelsy. Chyba każdy z nas miał Hot Wheelsy. Jak mieliście, możecie napisać, w jakim kolorze był wasz Hot Wheels w dzieciństwie, albo lepiej, jaka była to marka pojazdu. My natomiast mamy markowy, elegancki Charger do naszych padów od Mad Doga. Jak widzicie na opakowaniu, jest to model GPC 500 i jest wyposażony w szybkie ładowanie, co ważne, jest to ładowanie przez piny, co oznacza, że możemy pady położyć normalnie, takiej pozycji, a nie odwrotnie, żeby ładować je przez USB. I tak jest często w tanich chargerach, więc ten jest naprawdę quality. Posiada dual charging, co oznacza, że możemy ładować dwa nasze pady jednocześnie. Ma wyjście USB typu C, jest w pełni kompatybilny z PS5, posiada również wskaźniki naładowania i co ważne, ma unikalny design, który w tym momencie sobie obejrzymy, bo na szybko wyjmiemy go z opakowania. Nie no, Przemo, pomóż mi. Trzymaj tu. Trzymaj tu. Fu! I uwaga. Wow! Ej, ładne. Ale ładny! A dotknij sobie plastik, jaka dobra jakość! Ty no, rzeczywiście. Jest kozacki. No i zgodnie z obietnicą mamy USB typu C, które możemy sobie podłączyć w tym miejscu. Widać nasze indyktory ładowania i teraz pozostaje nam naładować nasze pady. Wkładamy pierwszego, cyk! I jak widzicie, ładuje się. Wkładamy drugiego, cyk! I jak widzicie, również się ładuje. Nasze pady będą za moment gotowe i ja mam nadzieję, że wy również jesteście gotowi na oglądanie, jak zaraz pokonam chłopaków. Tak będzie? Wiem, że mówię tak w każdym odcinku. Tak, no, w ostatnim też tak mówiłeś i co? Zostawcie łapki w górę, żeby tym razem się udało i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. A teraz zaczynamy. Cześć, fajna ta ładowarka. No. Podoba ci się? No. A tobie? No. No i mi też, no więc mamy problem, panowie. Problem, który musimy rozstrzygnąć, bo ktoś z nas weźmie ją dziś do domu razem z... nagrodą pieniężną w wysokości 100 zł. Gramy każdy na każdego, a jeżeli wy chcielibyście sobie taką sprawić, to link do niej znajdziecie w opisie. Ale przecież nie masz konsoli. Kupię do niej konsolę. A ryba ma już ładowarkę. No to lepiej się staraj, Przemo. Widać, komu dzisiaj najbardziej zależy. Let's go! Ja szukam fioletowego. Ty, jest Gucci. To chyba ja Gucci muszę jechać. Jak ty Gucci, to ja Louis. Ale gdzie jest jakiś fioletowy? Ty, ale to chyba tylko są 3 pojazdy. Mamy 3 pojazdy odblokowane? Dobra, fioletowego nie ma, to biorę zielonego. Fat color mojej pięknej cery. Dobra, to ja biorę Gucci, taki na bogato. O nie, dobra, trasa numer 1, go! Ale popatrz sobie, możemy wybrać piwnicę, skatepark. Skatepark! 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 Dobra, to piwnica. O ty! Dobra, kolejny rok chcę na skateparku. Ej, fajnie to wygląda. Tak? Dostaniecie nitro, mam. No. O, dostałem nitro. Tak, tak, tak. Wow, ale wystrzeliło! O nie, trafiłem w bandę. Macie, wow, przewróciłem ludzi. Te dźwięki spadały, nie bez kontekstu. No. O, ty, co jest? Jaka skocznia! Ty, ale to ja dobrze jadę? Dobrze, dobrze, no. Hej, czy tam był wóz Scoobidu, który właśnie potrąciłem? Bardzo możliwe. Dawajcie, dawajcie. Ej, Przema go, nie? Oj, 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 wyprzedziłem Przemona. To było pierwsze okrążenie, tak? Czyli musimy robić 3. No, o nie! Co ja zrobiłem? Chyba trójkątem się spawnuje z powrotem. O nie, i chyba jestem ostatni teraz. Chyba tak. No nie! Ale Przema, jesteś gigant zbanów. No. Zdbaniłem na maksa. Ale nadal jesteś pierwszy. Jak się, ale patrz. Ale to był dzban roku. Na prostej drodze wjechałeś. No, ale ciężko się tutaj wchodzi w ściski. Ej, to ma dużo trudniejszą fizykę od Crasha na przykład. Nie mogę, a mogę. Mam 2 zbiorniki, tak? I drugie mam. O, nice. Od razu dawaj nitro. Nie mogę. Ale jak to? Ty, no, co jest? Nie w tą stronę. Nie, wleciałem ten. Wleciałem... Tak, na to. No, za mocno właśnie wyskoczyłem. O nie, o nie, o nie, o nie, nie. No. Dawaj, dawaj, ten wiedział. Co? Normin mnie wyprzedł. Tak? Tak. Jestem ostatni, a byłem pierwszy. Ej, przede mną jest tylko ten wielki monster truck potężny. Tak, no. O, zaczynam kminić w ślizgi. No, nie dokładnie. No, bo znowu wypadłem z... Nieważne, czy dogonię monster trucka, ważne, żebym przegonił Przemora. Ja cię nie wyprzedzam. Yes! 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 I pierwszy punkt trafia do mnie. I to wszystko przez to, że za szybko jechałem i wpadłem w tor na odwrót. Dawaj, ciebie chcę pokonać na skateparku. Dawaj się na... Proszę nie bardzo. Ja zostaję przy moim zielonym bolidzie. A ja biorę tego, bo jest szybki. Pozwolił mi poprzednio wygrać, tym razem też się uda. Rozdroża. O nie, nie skatepark, trzeba... skatepark. A jak to zmieniałeś, Przemo? Okej, no mamy tylko pierwsze trasy odblokowane, niestety. Ale mamy skatepark, patrz, rampa tam była. Uuu, panie. To jest mapa samouczka. W który grałeś? Tak. O nie, z rybą będzie ciężko. Jak ty gazujesz tak na początku? No, bo jestem szybki. No nie, to jest jakieś oszustwo, ja nie wiem jak to robić. A jak mnie wjechali wrednie. Dlatego ja się czaję z tyłu, czekam na okazję, wchodzę ślizgiem. I turbo! Oj, o nie, zakłócenia! Zakłócenia w przekazie myśli! A i tak jestem przed tobą, więc w sumie... O kurde! I co tam rybcia, co? Z Przema się śmiałeś. Oj. Chyba za szybko jechałeś, co? Nie, nie. Ojej, co tutaj się dzieje? Ło, do góry nogami! Upside down, jak w nowym Stranger Things. Właśnie jechałem za wolno, Przemo. Za szybko idziecie. Spycha mnie. W drugą stronę. Ej, czy nitro ładuje się szybciej w momencie, kiedy robimy ślizgi? Tak. O nie. A bo ja mam nitro na tym samochodzie. O nie, i cofnęło mnie. Ojej, ale cofka potężna. Okay. Ja nawet nie zauważyłem, kiedy go wyprzedziłem, taki szybki byłem. Ja go zaraz dogonię. Kurczę, ale to faktycznie przypomina te Hot Wheelsy z dzieciństwa. Są takie tory, nie? No. O nie! Jak to się stało? No. To nie jest tak łatwo się utrzymać w tym torze, co? No nie jest tak łatwo. Jak się skacze, to nie jest wcale tak prosto. No jeszcze jak skaczesz z tym przyspieszeniem... Wzium! Dobra, to wiele tłumaczy. Co? Nie powiem ci. W powietrzu możesz sterować tym. No oczywiście, że możesz. Ja nie wiedziałem. Nie? Myślałeś, że jak lecisz, to lecisz? Tak. Patrz, możesz nawet robić fikoły. No właśnie, ja chciałem... W sensie chciałem do przodu po prostu i mnie to wtedy na plecki przewróciło. Ej, fajna jest ta gierka, ale powiem wam, że jest trudna strasznie. No, jest ciężko. Jest trudna, no. Nie jest takie proste. Fizyka tutaj jest dość taka... Oj. Ała. Ja tutaj zaraz ogarnę jakiś skrót. Koniec. Nie, ja zaraz będę miał skrót na pewno. Koniec. O nie! 1-0 dla mnie. 1-1 w punktach mamy, a Przemo ma 0. No. Dobra, dojadę jeszcze na szybko do końca. O kurczę. Trochę długo się to zajmuje. Jeszcze dojechałem z fikołem. No cóż, no. No cóż, to teraz wy, chłopaki. Tak. No. Kolejne wyzwanie. Ej, jeżeli pokonasz rybę, będziemy mieli potrójny remis, a jeżeli nie, to ryba zwycięży. Ja jadę, patrzcie. Czemu ty jesteś stary jakąś ciuchcią? Ja biorę ciuchcie. No dobra. Nie, no dobra, nie. Ja jestem tryhardem. Parostatkiem w piękny rejs. Wieżowiec. Dawaj wieżowiec. Nie, bo jest brzydkie. Warsztat. Też jest brzydkie. Kampus. Podoba mi się. Ryba jedzie do lasu za niedługo. Jadę na kampus, ale to kampus to jest naukowy, stary. Co jest? Dinozaur. No. Jaki dinozaur? Ty, on będzie was wypluwał. Tak, no. No i to jest fajna mapka. Chyba dosyć trudna. Ja jestem po prawej i siedzę po lewej, najgorzej. Przemo, dawaj, bolidem Gucci. Nie dałem sobie ja też nie dałem. Jak się robi tego busta? Na dwójce. No na dwójce naciska, przecież mówiłem. Ryba, ale ten tor jest jakiś turbo trudny. Co ty gadasz? Dawaj go przemodryftem. Kurde. Dobra, doleciałem. Ja też. Elo. No bo mnie jakiś tutaj łoś zielony stary przepycha. Jaki napięty wyścig. O nie! Przemo, dobrze, trzymaj tą pozycję. Będziemy mieli potrójny remis i głupią dogrywkę. Bo jak nie, no to nie wygrasz tego. Chargera i stówy. Ty, tu można wybrać trasę. Trzeba było się zatrzymać i się zastanowić. Ojojoj. Na spokojnie przełamać. Też pojechałeś w prawo. Nie, ja pojechałem w lewo. W prawo pojechałeś. Cicho. No to zaraz zobaczymy. To się dogoni. Nie dogoni cię, Przemo. Masz dobrą pozycję. Nie daj sobie zryć bani. Cicho. Przemo, już możesz, wiesz, wyłączać gierkę, puszczać pada. Bo już jestem za tobą. Ryba tak mówi, bo ma kompleksy drugiego miejsca, wiesz? Nieprawda. Ma kompleks drugiego miejsca. Nieprawda. Prawda. Przemo, nie daj się zgnieść psychicznie. Team Przemo. Ej, bo tu jest jedno okrążenie. No. Piszcie w komentarzach Team Przemo! Nie, tu jest zakręt. Dobrze, wbij się z powrotem na tor, jest okej, jest dobrze. O nie! Dobrze, bardzo dobrze, Przemo. driftikiem, elegancko. Teraz lewo łuk, Przemowy z tym swoim nawigatorem. I teraz nitro na tym, nitro... Jazda! Pięknie, Przemo. Przemo to jest gość. Mówię tak tylko dlatego, żeby była dogrywka. Kurczę, Team chyba Przemo! Będzie. Chyba będzie dogryweczka. Oj, Przemo, patrz, metę widać! I... Yes! To teraz czas na wymyślenie jakiejś głupiej dogrywki. Papier, kamień, nożyce. Nie. Jestem mistrzem w papier, kamień, nożyce. Nie, właśnie, dlatego nie. Czekajcie. Okej, wpadłem na fajny pomysł na rozstrzygnięcie. W tym momencie na ekranie widzicie obraz z mojego telefonu i przygotowałem specjalne koło, na którym mamy punkty 1, 2, 3, 4, 5, ale jest też minus 3, minus 10 i 0. Każdy z nas ma po 3 zakręcenia, wygrywa ta osoba, która łącznie będzie miała najwięcej punktów na plusie. No to co, Przemo? Jazdunia. No bo twoje strony. Dawaj, szybko kręć tym kołem. Kręć. Pierwszy wynik Przema to... 0. Minus 10, minus 3, 5. Najwięcej! 5? Dawaj drugi. I... Minus 10, czyli masz minus 5 łącznie. I 1. I 0. Bardzo dobrze. Przemo ma bardzo zbalansowany wynik. Tylko minus 5. Dobra robota, Przemo. Łącznie masz minus 5. Jak się cieszysz, dumny jesteś z siebie. No, dobra, teraz ja. To na minusowe chyba gramy, nie? Nie, no to mówiłem, że na plusie. A ja mam, oj. Minus 3, dobry początek. Na starcie. Jeszcze się okaże, że będę miał najmniej minus. Nie! Minus. 5, czyli łącznie 2 na plusie. I teraz minus 10. I teraz plus 5. 3. Czyli ja mam 5 na plusie, to Przemo ma 5 samo, na minus 5, plus 5 i ryba. I ja mam 100. Nie ma tu 100. No to co? Ale ja mam 100. Okej, dobry początek. Przynajmniej jesteś na plusie. Teraz będzie... Na początku też był na plusie. O, bardzo dobrze. No to już wyprzedziłem. Masz łącznie 6. No i teraz tylko... Teraz minus, teraz jakiś minus. I będzie wygranko. O, bardzo dobrze. Czy ryba musi nas pokonywać nawet w rzeczach na farta? Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. To jest czysty skill. Dobrze, moje gratulacje, to możesz sobie ładnie wziąć, spakować. Dobrze. Wy jakbyście chcieli takie ładne, nowe, spakowane, to linka oczywiście do takiego wspaniałego chargera zostawiamy wam w opisie. Naszym dzisiejszym zwycięzcą jest ryba. Dziękuję. Masz tutaj Mustanga 2-3 w gratisie. Ekobuście to nie chcę. Dajcie znać, jak podobała wam się gierka. I na dzisiaj to wszystko. Kiedyś uda mi się wygrać. Subujcie, jeżeli chcecie to kiedyś zobaczyć. A halo, dlaczego zawsze jak ja wygrywam, to nie ma nagród? Trzymajcie się ciepło, cześć! Proszę, Przemo, to dla ciebie, a 100 dla mnie. A dziękuję. Podzielił się z kumplem, serduszka w komentarzach. Odkupujesz ode mnie za 100 z poprzedniego odcinka. Dobrze, odkupuję.